Backrooms posiada naprawdę wiele niecodziennych i dziwnych poziomów. Tak jak poziom The End, czy w teorii ostatni poziom, o którym już niegdyś nagrywałem. A co jeżeli jest on ściśle powiązany z jakimś innym poziomem, a mianowicie z poziomem Nieskończoność, o którym opowiem wam dzisiaj, bo naprawdę wiele mnie prosiliście, abym właśnie nagrał na jego temat film. Miejmy nadzieję, że tamto zdanie było całkiem składne. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się poziomem Nieskończoność w Backrooms. Nim zaczniemy, koniecznie strzel kciuka w górę pod tym filmem, aby mógł się już gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Także strzel suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chciałbym czym prędzej dobić tych 200 tysięcy widzów. Zapraszam również do mojego Instagramka, link w opisie. Tymczasem moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie wszystkich informacji na temat poziomu Nieskończoność w Backrooms. Poziom Nieskończoność w Backrooms znajdziecie tylko i wyłącznie na Backrooms Fandom. Zatem jest to poziom tylko i wyłącznie stworzony przez fanów i na Wikidocie go nie ma. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako czwarta. Zatem jest to poziom niebezpieczny, niezabezpieczony i znajduje się tutaj średnia ilość jednostek. Jest to niezwykle niebezpieczny i nieprzewidywalny poziom Backrooms, który wykazuje dziwne właściwości, których inne obszary zapleczy wydają się nie posiadać. Uważa się, że ten sekretny poziom jest powiązany także i z innymi sekretnymi poziomami Backrooms, w tym m.in. z końcem Backrooms, z ostatnim poziomem, także stworzonym przez fanów, czyli poziomem 9223372036854777. 7, 5, 8, 0, 7. Dziękuję. Poziom Nieskończoność przybiera formę terminalu lotniczego, który wydaje się rozciągać w nieskończoność. Tak jest, ponownie coś tam ciągnie się w nieskończoność, bo to Backroomsy oczywiście. Okna w cudzysłowie pokazujące świat wewnętrzny są zazwyczaj wygaszone, tak znacie okna w Backroomsach? Należy unikać ich i nie podchodzić do nich za wszelką cenę. Wykazano, że poziom posiada swój własny cykl dnia i nocy, a w nocy większość okien zmieni swój kolor na fioletowo i otworzy się. Tak naprawdę nie wiadomo, co stanie się, kiedy wyjdziesz przez to okno, jednakże prawdopodobnie przeniesiesz się na inny, losowy bądź nieznany poziom. Ponadto wiadomo, iż w trakcie nocy pojawia się tutaj większość znanych bytów, które udokumentowano w zapleczach. Z tego też względu jest to jeden z najniebezpieczniejszych poziomów w całych zapleczach. Nie wiadomo, czy poziom Nieskończoność znajduje się powyżej czy poniżej poziomu ostatniego, tego, nie chcę się znowu tego czytać. Nie wiadomo również, dlaczego poziom ten posiada aż tak wysoką liczbę, będąc samą nieskończonością, ale to, nie wiem... Dlatego, że jest ostatni najprawdopodobniej, w sensie jeszcze bardziej ostatni od tego, albo że ciągnie się bardziej w nieskończoność niż ciągnęły w nieskończoność by się inne poziomy. Masło maślane, zakrwawione krwią. Poziom Nieskończoność zawiera wiele przydatnych zasobów, które możesz znaleźć w wielu sklepach rozciągających się po całym poziomie. Znajdują się tam takie rzeczy jak latarki, zapalniczki elektryczne, żywność, woda i wszelkie inne rzeczy, które możesz znaleźć w każdym sklepie. Jednakże po przejściu około 10 km w dowolnym kierunku, sklepy będą wydawały się coraz bardziej puste i opustoszałe, im dalej będziesz szedł. Co więcej, im dłużej będziesz przebywał na poziomie Nieskończoność, zaczniesz halucynować, będziesz widzieć swoich bliskich i przyjaciół. Jest to nieodkryta anomalia, która podobno powoduje te dziwne halucynacje, znajduje się ona tylko i wyłącznie na tym poziomie i ma związek z pewnymi przekazami telepatycznymi. Uważa się, że jest to anomalia unikalna dla poziomu Nieskończoność i nie jest udokumentowana w jakimkolwiek innym miejscu zapleczy. Znalezienie wody migdałowej na półkach sklepowych jest bardzo rzadkie, jednak co ważne, zdecydowanie odradza się spożywania jedzenia, które znajdziesz na półkach, co nie? Ze względu na to, iż większość z nich jest absolutnie niejadalna i może powodować poważne infekcje i choroby prowadzące do śmierci, jeżeli nie spotka się to z przyszłym leczeniem. Natomiast żywność, którą odnajdziesz w zamrażarkach restauracyjnych, szafkach czy magazynach, zazwyczaj jest bezpieczna do spożycia, jednakże lepiej dla ciebie będzie, jeżeli zachowasz ostrożność. Ze względu na naturę poziomu Nieskończoność, powstała pewna plotka, która szerzy się pomiędzy wędrowcami, którzy wierzą, że ten poziom może być tak naprawdę najlepszym dowodem na to, że zaplecza ciągną się tak naprawdę w nieskończoność, że nie mają końca, nie ma także możliwości ucieczki, ani jakiejkolwiek nadziei na powrót do realnego świata. Artykuł na fandomie natomiast podaje solidną kontrę do takiego założenia, twierdząc, iż Backrooms może być w rzeczywistości częścią jakiejś symulacji, której pochodzenie nie jest znane. Jest to teoria wspierana przez istnienie takich poziomów jak koniec i początek. O nich także kiedyś nagram, ale może nie dzisiaj o tym. Co ważne, możliwe jest wyjście poza terminal, przykładowo na pasy startowe, jednakże zdecydowanie jest to odradzane ze względu na fakt, że postępując w ten sposób nie znajdziesz jakiegokolwiek schronienia przed bytami i anomaliami z innych poziomów. Zewnętrzne obszary poziomu Nieskończoność wydają się wykazywać dokładnie te same cechy, co obszary wewnętrzne.
pozornie rozciągają się w nieskończoność. Co więcej, samoloty odlatują i wracają w miarę upływu czasu, mimo tego, że pozornie nie ma tutaj nikogo, kto mógłby je pilotować. Co więcej, w trakcie nocy absolutnie należy unikać przebywania na zewnątrz. Jesteś wówczas podatny na absolutnie wszystko, co jest świadome twojej obecności. Wobec tego masz przechlapane i wszystko może cię zaatakować. Gdy słońce zaczyna zachodzić, twoim głównym priorytetem powinno być natychmiastowe znalezienie schronienia w jakimkolwiek budynku. Pomocne mogą okazać się chociażby garaże. Niedawno wykazano również, że poziom nieskończoność ma memetyczny i niepowstrzymany wpływ na całą dokumentację samego siebie. O ile dobrze to interpretuję, może uszkodzić dokumentację samego siebie, pozostawiając część plików albo uszkodzonych jeszcze bardziej. Mogą zostać w nich pozostawione zaszyfrowane wiadomości od nieznanej rasy istot, która, jak zakłada Mac, może być jakimś kolejnym nieodkrytym bytem. Tak prezentuje się wiadomość od nieznanej rasy, którą wrzuciłem do deszyfratora Runtranslator. Widzicie, jaki jestem sprytny? A treść owej wiadomości jest następująca. Nie ma prawdziwego końca. Nie ma ucieczki. Tylko i wyłącznie nie ma końca. Nieskończoność objawia się jako prawdziwa forma tej rzeczywistości. Podążaj za lotami, podążaj za światłem, zaakceptuj jedyny los, który posiadasz, a nasza dusza w końcu osiągnie szczyt. Zostań jedynką, zostań z nami. Osobno. Tak jest, sama moja interpretacja tego tekstu też może nie być jakaś najlepsza, ale wiemy na pewno, że gościu, który to pisał, w sensie ten pradawny byt, chyba najadł się jakichś grzybków halucynogennych czy coś, bo... O co chodzi? W kwestii baz czy posterunków, które znajdują się na tym poziomie, są dwa. Pierwsza to baza Mech, baza Weska. Grupa ta posiada 8 członków i w zasadzie ich działalność polega głównie na tym, by dawać schronienie, dawać troszkę wody migdałowej i trochę miejsca na odpoczynek wędrowcom, których znajdą na tym poziomie. Co jest trochę ryzykowne, bo wskazane jest jak najszybsze wydostanie się z tego poziomu, ponieważ nie jest on dokładnie zbadany. Istnieje tutaj także BDR, Baza Nieskończoność, BDR czy też Backdoor Resources. Jest to grupa składająca się z około 21 członków, którzy uzbrojeni eksplorują ten poziom, by pomóc i asystować wędrowcom w dzień i w nocy. Mimo faktu, że zamieniają się w coś z powodu tego dziwnego zjawiska, nie są wrogo nastawieni ani przyjaźni wobec Mech. Przebywają w sklepach za ręcznie robioną barykadą V1, aby odstraszyć byty. Nazwy ich sklepów to INF1, INF2, INF3 itd. Poznasz ich po hełmach i kombinezonach ochronnych. Zatem tak, teraz pozostały nam już tylko drogi wejścia i drogi wyjścia na ten poziom. Nie wiem, czemu chciałbyś z tego korzystać, po co chciałbyś tu wchodzić, ale okej. Aby wejść na poziom nieskończoność, najpierw musisz wejść do poziomu koniec. Następnie, tu cytat, rozpocząć rozmowę wideo z pierwszym kontaktem za pomocą nienazwanego urządzenia wywołującego w folderze komputer. Jeśli zrobiłeś to dobrze, system poprosi cię o usunięcie systemu operacyjnego i wyczyszczenie całego dysku twardego. Wpisz Y, aby potwierdzić. I w ten sposób właśnie dostaniesz się tutaj. Jeśli będziesz mieć odrobinę szczęścia, twoje otoczenie zacznie stopniowo zanikać w ciemności, a cała biblioteka powoli rozpadnie się w pustkę, a ty zostaniesz przetransportowany do terminalu lotniczego. Możesz tutaj również wejść wchodząc przez drzwi na końcu poziomu 51 lub zostaniesz złapanym na poziomie minus 0. Nie jest na to jednak aż tak ogromna szansa, bo być może przeniesiesz się na jakiś inny losowy poziom, bądź na przykład do fałszywej rzeczywistości. Z tego też powodu nie zaleca się dobrowolnego wchodzenia na poziom nieskończoność ze względu na ryzyko z tym związane. Natomiast jeżeli już się tam dostałeś, jak możesz stąd uciec? Cóż, przykładowo możesz wejść do dowolnego samolotu przez stację pokładową. Wówczas całkowicie wyblakła postać przywita cię i poprosi cię o paszport. Na wszystkie jego pytania będziesz musiał odpowiadać zgodnie z prawdą. Oddanie paszportu nie będzie wymagane. Jeśli zrobisz to dobrze, zostaniesz wpuszczony na następny lot. Jednak jeśli nie, prawdopodobnie zostaniesz po prostu odesłany na poziom 0 lub na jakikolwiek inny poziom niezwiązany z poziomem nieskończoność. Po wejściu na pokład pod żadnym pozorem nie nawiązuj kontaktu wzrokowego z innymi postaciami. Długość lotu może wynosić od 15 minut do aż 4 godzin, a po jego zakończeniu upewnij się, że wychodzisz z samolotu jako ostatni. Bowiem w przeciwnym wypadku zostaniesz doprowadzony na któryś z tych poziomów i chyba nie chciałbyś się tam znaleźć. Natomiast jeżeli pomyślnie wyjdziesz z samolotu jako ostatni, zostaniesz przeniesiony do poziomu, z którego tu przybyłeś. Albo do fałszywej rzeczywistości, która zazwyczaj doprowadzi cię na poziom The End. Koniec. Możesz także wyjść stąd, uwaga, wchodząc do samolotu podczas jedzenia wegańskiego jedzenia, co przeniesie cię na poziom 150. Jest tutaj także kilka innych dość abstrakcyjnych dróg wyjścia, jak wchodzenie do hiszpańskiego samolotu.
samolotu zawierającego hiszpańskie słowa, czy parę innych dość dziwnych dróg, ale myślę, że chyba tyle ci wystarczy. No i cóż, to by było na tyle względem poziomu nieskończoność w Vacrooms. Mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał, jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo bardzo mocno chciałbym dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadaj na mojego Instagramka, TikToka, drugie kanały, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dziękuję wam wszystkim, cześć!